Kolejny dzień stacjonujecie w obozowisku przy Daggerford. Poniżej Waterdeep. Dosłownie na południe. Kilka godzin drogi pieszo. Dałoby się to załatwić w jeden dzień. Kolejny dzień podróży. Kolejny dzień sygnalizowania, gdzie jesteście, bo po ostatniej robocie pracodawca dalej się nie odezwał. Dajecie im znać, jemu znać w bardzo prosty sposób. Dogaszające się ognisko zostaje przykryte kilkukrotnie waszymi kocami, tak żeby wysłać snopy dymu, gdyby posłaniec w końcu miał się pojawić. Jest wieczór. Spokojnie spędzacie kolejny dzień ze sobą jako grupa rzeźmieszków, jako grupa najemników, można powiedzieć, do zadań specjalnych. Połączyły was najdziwniejsze losy, jeśli chodzi o cokolwiek, co działo się w waszym życiu. Tym bardziej, że jeżeli by spojrzeć z zewnątrz, wasza kompania jest co najmniej ciekawa. Co najmniej ciekawa wizualnie i co najmniej ciekawa, jeśli chodzi o historię. Tu znajdziemy rogi, tu znajdziemy ryjki. Jeżeli spojrzymy na dół, to zobaczymy nawet niziołka. A obok tego będzie stał paladyn. Z nieco zarysowanymi symbolami, z nieco wymęczoną już zbroją i już na pewno wymęczonym podejściem do świętości, która kiedyś stanowiła główną ścieżkę jego drogi. Ognisko po raz kolejny pali się. Dookoła cisza i szemrzące drzewa, przechodzący między nimi wiatr, który sprawia, że jest nad wyraz błogo. Za chwilę powinniście się kłaść spać. Jednak w końcu słyszycie tętent kopyt. Rzućcie sobie na śledztwo, investigation. Pierwszy rzut. Co mamy? 6. 7. 14. 1. Naturalne, jak naturalne nie mam. Jeden. Wasz mag podniósł się natychmiast. Gnole. Nadciągają gnole z każdej możliwej strony. Rozglądasz się i wyglądasz tylko za kufami, za pyskami kolejnych wyjątkowo wysokich potworów, które miałyby wyjść z kniei. Wy słyszycie jakby tętent kopyt? Patrzycie na prawo, na lewo i nagle z głównej ścieżki, która prowadzi bezpośrednio z Waterdeep do Wrót Baldura, podjeżdża kucyk, a na nim niziołek, który drastycznie hamuje, spocony jest prawdopodobnie od pracy swoich łód i... Dobry wieczór. Z kim mam do czynienia? To ja w sumie w panice, jak myślałem, że to gnole biegną, to używam mojej magicznej dłoni. Mm-hmm. Nie magicznej dłoni, tylko traumaturgii. Traumaturgię, no. I podnoszę głos, chcę jakby udawać niedźwiedzia i wystraszyć ich. Jakiegoś dużego zwierza. Mm-hmm. Zatrzymał kucyka, usłyszeliście tylko jak z każdej możliwej strony dobiegać więk huczącego głosu waszego diabelskiego przyjaciela. Co mówisz? To ma być tylko dźwięk niedźwiedzia? Jest tylko... Zaryczał niedźwiedź, usłyszeliście rozchodzące się po całym lesie. Kucyk z jakiegoś powodu zachował się jak najbardziej szlachetne zwierzę na świecie. Zatrzymał się w miejscu, uklęknął, pozwalając niziołkowi zejść, ten zatopił nogę w strzemionie, zszedł, otarł tylko pod... Dzień dobry. Ja jeszcze zanim usłyszałam to i... No tam, mi co to, no nie przesadzaj, no... Teraz już wiem, że to nie gnole. Absolutnie nie gnole, tak kilka metrów za mało. Co ty się taki nerwowy zrobiłeś ostatnio? Poprawił sobie na ramienniki. To całe czekanie. Moi drodzy, to całe czekanie po prostu mi zaślepiło, a... Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Mistos i ja jestem posłańcem. Śledziłem wasze znaki dymne. Oj, całą drogę rozglądałem się po niebie i po ziemi. Do brzegu.
Do brzegu też dobijemy, bo niedaleko jest wybrzeże mieczy. Ale nieważne. Tak, ja jestem Cordelia, a to są moje chodzące bronie. Wspaniale. Do pani Cordeli list mam właśnie. Proszę bardzo. Dalej śmierdzi fajką, proszę. Życzę miłej nocy i powodzenia. To na drogę. Huncwocie, nastąp. Wchodzi na niego. Klepie go w zad. Pociągnęło go, prawie się wywalił z tego kucyka, ale ruszył przed siebie. W stronę wrót Baldura. Na drogę chciałem takie coś niezręcznego zrobić i moją magiczną ręką dotknąć czoła. Widzicie, jak zielonkawa ręka pojawia się, gdy tylko ten już wsiadł na Huncwota. Rysuje mu symbol kilku gwiazd na czole. Przerażony niziołek. To ja palcu gruby. I to jak on to robi, to ja też podchodzę i łapię go za ramię i mówię coś w stylu. Łapiesz go za ramię, to wygląda mniej więcej tak, że po prostu wyciągasz rękę. Tak. Oby gniew tyra cię nie dopadł. I odchodzę. Pokazuję tym palcem i się tam. Cokolwiek. Ścisnął udami, przetarł jeszcze pot i ruszył w stronę wrót Baldura. Chłopaki, ale wy musicie być zawsze tacy dramatyczni. O, dramatyzm to jest moje trzecie imię. A drugie pierwsze? To jest Mark. Bo zapomniałam. Mark. A drugie to sprawiedliwość. Mam dużo imion. Jak wy słyszycie. I siadam. I tak biorę swoją tarczę, na której widać taki duży symbol młota dwuręcznego bojowego, a na nim jest waga. Jako symbol po prostu tyra i tak po prostu przecieram tą tarczę z taką, takim jeszcze namaszczeniem też. Odrobina zadumy, jeśli chodzi o paladyna, który chyli się ku upadkowi. Natomiast wasza uwaga skupia się wokół niziołczej Bartki, która właśnie otrzymała list. Kto potrafi ładnie czytać? Nie mam brody, ale podrapałem się po brodzie. Ja mogę. Jedyne diablęcie w tym momencie wyrywam. Diablęcie mag, na pewno osoba wykształcona, łapie za list. Tam to potrafi czytać. Parę języków lyznąłem, więc... Jakie posiadasz języki? Parę. Ja mam tylko swój. Wspólny? Wspólny i halflingowy. Ja mam ich kilka. Ja z jakiegoś powodu znam infernal język. Giganci, elficki. Infernal. Znasz elficki, czyli elficki, diablęcy. Ty też diablęcy znasz. Komona, diablęcy z zasady i jeszcze infernal, czyli piekielny. Nie mam pojęcia, kim naprawdę jesteście, ale polecono mi waszą grupę do tej roboty. No jak nie wie, kim jesteśmy, no. Jakiej roboty zapytacie? Trzeba mi coś przynieść, bo znalazł się przestraszony kupiec na artefakt gdzieś w lesie Trollbark. Znajduje się wielkie drzewo, w którym zamieszkali druidzi. Zrobiło im się wygodnie, to założyli osadę Nar-Shanta. I tak się składa. Znasz elficki, więc wiesz, że chodzi o duże drzewo. To dobrze, że wiem. Nar-Shanta. I tak się składa, że w tym drzewie przechowują maskę, nieważne co robi, drewniany artefakt z elfickimi literami. Macie ją przynieść do naszej siedziby, nie robiąc większego szumu. Nie chcemy mieć listów gończych na karkach. Ani wy, ani tym bardziej ja. Jak to zrobicie, zostawiam wam. Kasa będzie na was czekała, o ile strażnicy z Amny i wrót was nie znajdą. Vail Zirak. Ja tak biorę, podchodzę do niego, tak raczej tak podbiegam. Jak przystało na szczurzego ziomka. Tak, biorę tak. Pachnie przede wszystkim tytoniem i półorkiem. No to. I cały czas tymi wąsikami tylko tak ruszam. Tak. Będzie robota. W końcu jakieś drewno. No nie pomnij tego. Ale to, to chyba nie był ten nasz posłannik, na którego czekaliśmy. No, lepiej, żeby przyjechał tutaj długo, bo zapłata nas czeka przecież. Poza tym ja nie po to tyle lat studiowałem, walczyłem, żeby teraz jakiś posłańcem być. No nie pieknij się przy stojniaku. Dziękuję, już nie będę. Z
Zdarza się, że czekacie na swoją robotę dużo dłużej. Jednak wasza renoma przemawia za tym, żeby zajmować się albo raczej być wynajmowanym przez najróżniejsze osoby. Nie oznacza to, że będą to osoby non-stop stałe. Niektórzy słyszeli o was, co sprawia, że śledząc konkretne znaki, prędzej czy później ktoś was znajdzie i do czegoś wynajmie. I tym razem wynajęcie dotyczy lasu Trollbark. Czyli to nie jest posłanie, za którego czekaliśmy, to jest po prostu kolejne w międzyczasie zlecenie. Ktoś o nas słyszał, wiedział, że dziś mniej więcej tam jesteśmy i... Renoma. Ale co? Nie mam pojęcia, kim naprawdę jesteście, więc trzeba się lepiej postarać. No. Z renomą. Wiedział na tyle, że chce nas znają. Musimy mieć nazwę naszej grupy. Jakoś musimy się nazwać. Banda Cordeli. Dobry początek. Adepci Taumarusa. To brzmi dobrze. Ej. Kanalarze. Nie, nie. No nie wiem, czy to jest dobra renoma. Niesprawiedliwi. Też nie brzmi za najlepiej. Powiem ci tak, nie wiem co notować. Banda złoli. No, zastanowimy się jeszcze chyba. Złoli i cię złoi. Złodupne. Pumpernikle. Psu. Chyba ciemno się robi. Zamujesz się strasznie. Może skoro wszyscy jesteśmy nieco inni, to mieszańce? Każdy coś z tego może wyciągnąć dla siebie. Czy to z kanału, czy to z niesprawiedliwości. Czy to nie brzmi nazbyt pejoratywnie? Wiem, co to znaczy pejoratywnie. Chcę wiedzieć, co to znaczy pejoratywnie. Negatywnie. Uwłaczająco. Absolutnie. Z moich badań na temat pejoratywności brzmi to całkowicie neutralnie. Biorę pierwszą wartę. Od razu mówię. Dobra, na to zajmiemy się później. Co wy na to? To jest godzina pora. Panie? Już tak, że zrobiło się ciemno. Czyli jesteśmy przed długim odpoczynkiem. Dokładnie, tak. Jesteście przed długim odpoczynkiem. O kurde! O, nic nie zwiększa wiedzy tak jak praktyka, prawda? Chciałbym przed pójściem spać nieco powiększyć ognisko. Mm-hmm. Za pomocą mojej magicznej ręki wytrwale dorzucam jakichś gałązek. Widzicie tę samą rękę z poświatą, która oświetla całe obozowisko, która zaciąga kolejne belki drewna, które parę godzin temu samemu ścinaliście niedaleko farmerskiej wioski Daggerford. Mhm. Robię taki większy kopiec, kubkę i przed paniem chcę użyć kuli ognia, żeby rozpalić ognisko. O mój Boże. Ty bierzesz pierwszą wartę, to mamy ustalone. Z mojej torebeczki z komponentami przyszykuję wszystko, co jest potrzebne. Ustawiam palce w znak kuli ognia. Jak blisko stoicie ognia? To oddaliłem się trochę, widząc, że on coś tam zaczyna... Mm-hmm, 20 metrów. Idę w stronę drzew. 25 metrów. Cała drużyna odsunęła się w momencie, kiedy ustawiasz swoje dłonie pod... Na spokojnie, moi drodzy, ta kula by was nie poraziła. Ale zanim jeszcze to Kamil zrobi, chciałbym podejść do niego, chciałbym wykorzystać heroizm i chciałbym go... Być może, przyjacielu, niech ci odwaga sprzyja. Amen. I jesteś tu odporny na wszelkie, jeżeli chodzi przerażenie i tak dalej. W sensie jesteś tak zmotywowany, że... Ogień, płomień, ciepło bucha i do spania tam podoba! I puszczam kulę. Widzicie, jak kula mniej więcej tej wielkości, jeśli chodzi o średnicę, no powiedzmy metr, wytwarza się z dłoni waszego diablęcego przyjaciela, wypuszczona jest w stronę gigantycznego kopca drewna, natychmiast zajmuje się i jakby się tak przyjrzeć, to zwęgla prawie już połowę przy samym zderzeniu. Ogień bucha do góry. Macie bardzo duże ognisko. Niedaleko szlaku handlowego. Poprawiam, mówi.
magiczny płaszczyk i się układam do spania. No dobrze, teraz wszyscy będą myśleć, że jakaś kometa spadła. Spokojnie. Ściągamy na siebie uwagę. Nie, no od razu ściągamy uwagę i tak tu nocujemy już parę dni. Albo że palimy na stosie kogoś. Aha. Spokojnie, jak ktoś tu przyjdzie, wyprowadzę go z błędu. Na stosie pali się raczej w miejscowościach, moi drodzy, więc... Więc nie w lesie, nie w lesie. Odpocznijmy i jutro wybierzmy się do tego lasu, co wy na to? A propos, zapomniałem kiełbaski z ogniska ściągnąć wcześniej. Chyba już nie będzie do jedzenia. No cóż, trudno, idę. Udać, ja się trochę udam tak troszkę dalej i chciałbym tak w sumie bardziej... W sumie medytować, jakby powiedz, jeszcze takie mam, jeszcze takie przebłyski, że chciałbym się jeszcze modlić po prostu, co nie? Być bardziej, żeby to taki bardzo skupiony po prostu na tym i... Jasne, czy ktoś chciałby sobie rzucić na historię, żeby dowiedzieć się czegokolwiek a propos miejsca, do którego musicie się udać, albo jego umiejscowienia? Tak. Yes. Ja mam historii pewnie, a mam coś. Historia? Jaka historia, wariacie? Potrzebuję 15. A, coś tam masz. Nie. 13. 10. Dało w sumie. Czemu widząc, jak on siada i właśnie się skupia, chciałabym powiedzieć: Neymar, nie skupiaj się tak, bo się zesrasz. Dobre! Poczekajcie, bo wasz mag zaraz zemdleje od matematyki. To? Od inteligencji? Nie, nie, nie. Patrzysz tylko na historię. 25. 25 na historię. Yes. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o twoją wiedzę na temat regionu i tak dalej, wiesz tyle, że Trollbark jest jakiś dzień drogi stąd i najlepiej byłoby się wybrać nawet teraz i spać na zmianę w siodłach, ponieważ macie ze sobą swoje środki transportu. Co prawdopodobnie przyspieszy i z samego rana traficie na miejsce. Tylko czy wtedy będziemy mogli to uznać jako long rest? Tak, jeżeli chodzi o przejazd, to tak, absolutnie tak. Dodatkowo, jeżeli nie chcesz rzucać na survival skills, na przetrwanie, wiesz tylko, że najszybciej będzie drogą handlową, czyli po prostu głównym traktem. Jeżeli chcecie, możecie omijać te trakty, jeżdżąc gdzieś po chaszczach, trochę po szuwarach, zwłaszcza, że jedziecie de facto wzdłuż wybrzeża mieczy. A czy ta droga jest w miarę bezpieczna? Żeby na łobuzy nie napadły. Bliżej miast raczej. Czyli w miarę... W miarę bezpieczna. Ale to my jesteśmy łobuzy. Jak mogą nas napaść? To my jesteśmy ci, co napadamy. A skąd ty wiecie, co ja myślę? Właśnie... Siedzimy ci na ramionach, tak? Tell me, bo się zastanawiasz tak. Troszkę z letargu wypadłem, bo słyszałem te zwoje takie, wiesz, które się tam... Prostowały. Czytałem o tym, o tych okolicach w pewnej księdze. W pewnej księdze, zbiorze lasów z zachodu. I kojarzę, że najlepiej byłoby chyba tą drogą handlową się wybrać. Możemy przespać się w siodłach. Tutaj nam deklarował się Mark, że będzie warte pełnił to. To nie mamy co. To ja się mogę przespać na nim. To możecie razem. Akurat nie, ile mamy koni? Czy mamy konie? Macie adekwatnie do was, to znaczy konie, kucyki, w zależności od tego, na czym jeździliście tak naprawdę. Okay. No to możemy się podzielić, że dwa konie będą prowadzić kolejne zwierzęta, no i my po prostu, no, dwie osoby będą jechać z przodu. No nie wiem, no. Jeżeli się na to zgodzicie. Zwijam sobie ten śpiwór, który rozłożyłem, bo już miałem się kłaść. Podpiłem do konia. Ja zajmuję pierwszą wartę na koniu. I ja bym się wybrał do tego trollbaku, barku. A to daleko to? No tak, prawie całą noc tam zejdzie. Konną? Tak. Prawie całą noc będziemy jechać. No ale na rano będziemy gotowi. No dobrze, to kto jedzie trzeźwy na umyśle teraz? Ja.
Moi adepci, ja muszę odpocząć, bo właśnie rzuciłem fantastyczne zaklęcie. I to nie jedno. Siadacie na swoje zwierzęta juczne. Bez względu na to, czy właśnie będą to kucyki, czy będą to konie pociągowe, jakkolwiek by tego nie nazwać, ruszacie przed siebie. Noc jest wyjątkowo spokojna. Mijacie kolejno lasy, niewielkie ruiny różnych, najróżniejszych starych zabudowań, które mają więcej lat niż wasi pradziadkowie, i mówię tutaj nawet w latach niziołczych. Droga jest bardzo mocno uklepana. To jest bardzo uczęszczany trakt. Kilka razy mijaliście handlarzy, którzy przejeżdżają właśnie do Waterdeep z Wrót Baldura. Prawdopodobnie jadąc jeszcze gdzieś na południe, niektórzy kierowali się w stronę El Turel albo pozostałych innych miejsc związanych z handlem. Wymienialiście się, jeśli chodzi o warty. Wyspaliście się, bo przyzwyczajeni jesteście do tego, że często zdarza wam się nocować, będąc w trakcie jazdy. Powoli zbliżacie się do lasu Trollbark. Po waszej lewej stronie majaczy wysoka wieża, o której słyszeliście, a już na pewno ty, jako osoba uczona. Bardzo wysoka wieża zamku Dragonspear. Miejsce, w które raczej nikt się nie zapuszcza, kilku śmiałków wyruszyło tam, ale niewielu wróciło, a jeżeli wrócili, to raczej nie z wykonanym zadaniem, które im przydzielono. Wy jednak wjeżdżacie do środka. Ile macie pasywnej percepcji? 12. 12. 14. 12. Szczurze oczy. Wszyscy w którymś momencie, gdy już powoli promienie światła, promienie słońca zaczęły przedzierać się z pomiędzy liści, z pomiędzy igieł drzew, które mijaliście, słyszycie równy krok. Okej. Ty doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że brzmi jakby z cztery osoby szły. Idą w miarę, miarowo, żeby było śmieszniej. I powoli, powoli, powoli wyłaniają się przed wami. Zauważacie ich. To czwórka mężczyzn, dokładnie tak jak przewidywałaś. Każdy z nich ma włosy spięte w kitkę bardzo wysoko. Przyglądają się wam, ale idą dalej przed siebie. Jeden z nich zwraca waszą uwagę. Jego twarz jest wyjątkowo, ale to wyjątkowo brzydka. Tutaj powoli opuszczające się oczodół. Tutaj podniesiona brew, ale w bardzo nienaturalny sposób. Odkształcony nos, zwisająca żuchwa z jednej strony, kępkowe owłosienie, ale dalej włosy spięte w kitkę, jak pozostali trzej kompanii. Patrzą w waszą stronę. Dzień dobry. To się jeszcze okaże. Bardzo dobry. Gdzie się państwo kierujecie? Podwijam sukienkę. Gdzie się kierujemy? Co podwijasz? Sukienkę, sutannę, mój płaszcz. Szaty kapłańskie. No, nie, szaty czarodzieja. Podwijam tak, że trochę za dużo mi widać, ale zaraz się poprawię. Gdzieś dokąd się kierujemy? Bo ty tam mądry jesteś, wiesz takie rzeczy. A ty masz ten list. No mieliśmy... Lanta powie. Oni coś już zrobili? Jeszcze tak poszli? Nie, po prostu sobie idą, zatrzymali się na chwilę. Sorry, ja umiem czytać. To po wspólnemu. No i? Musimy znaleźć ten artefakt. Jaki artefakt? Jeden z nich się podniósł. Ciszej, Rubin. Artefakt? Szukamy... Patrzę, czy ktoś mnie wspomoże jakąś gadką. Świętego pergaminu. Świętego granatu ręcznego. Rzuć sobie na charyzmę. Z miłą chęcią. Fantastycznie, że charyzmę. Perswazję. 12. 12. Spojrzał. To jak pergamin, to nie. Ty ja mam więcej od ciebie. No to my już będziemy się zabierać, ja razem z kompanami.
A wy to też szukacie? Nie, my wyruszamy do Waterdeep. Ciszej, Gabon! Do Waterdeep mamy tam do odebrania pieniądze. Pieniądze. Tak, tak, tak. Spadek po babce Mara. Czy widać, czy można wyczuć intencje, w sensie, czy on kłamie? No to investigation, proszę. Na investigation? Ja też bym chciał tego. Mm-hmm. Też bym chciała sobie. Fantastycznie, bo... 18. Natural 20. Kłamią jak jasna cholera, są speszeni od kiedy wy się zainteresowaliście i totalnie jest im głupio, że w ogóle zagadali. Panowie, nie będę dobra, owijał. A tak naprawdę to gdzie? Co? Po co? To do Waterdeep. Panowie, nie okłamiecie mnie tak łatwo, łżecie strasznie. Powiedzcie o co chodzi. On się zna, bo on też często kłamie. No my naprawdę do Waterdeep, tam robotę mamy i tyle. Tutaj ty wiesz, gadatku! Spojrzał tak na ciebie. Widzisz szczura po prostu, który wybołusza wielkie czarne oczy i tylko rusza wąsikami i tylko zęby tak... Pokazał ci znak napadu grypserą. Odpowiadam, a kogo? Bank. Który? I widzicie, że oni w tym momencie porozumiewają się... Który? Dosłownie... Wow. Dosłownie na migi, pokazując... Tak. Pokazując w ten sposób. Taki mniejszy, ale jeden z głównych, tylko że na obrzeżach. Tak się składa, że mamy dobry cynk. Ja i moi koledzy. Rubin, Gabon... Pozostali też tak na niego patrzą. No co ci chodzi, stary? Poczekaj. Czy wiecie o czymś, co warto tutaj skosić? I zaczyna ci pokazywać po raz kolejny. Kawałek stąd, dosłownie, jakieś 200 kroków prosto, potem 150 lewo i pokazują. 1, 15, 24. Pokazują. Dla was to gadacie? Jakby rzucali czary. I stanęliście sobie w takim kółeczku. Tamci trzej goście stoją równo z wami i przyglądają się jak szczur. Gada z wysokim chłopem i pokazują sobie jakieś 200 metrów prosto. Potem 150 w lewo jest takie wielkie drzewo i wokół tego jest taka osada i tam znajdują się prawdopodobnie jakieś artefakty. I pokazuje dalej. O! To zajebiście, bo akurat też możemy mieć tu robotę, ale powodzenia z waszą. Dzięki! I w tym momencie widzicie, jak ten jeden wyciąga z kieszeni taki worek po ziemniakach albo coś w tym stylu, dokańcza swoją robotę, zakłada ten worek na głowę, machają w waszą stronę i odchodzą sobie kawałek dalej. Czy któryś z nich jest ładny? Niezbyt. To nie puszcza mi oczka. Dobra! Co to, byście tam, co tam tego, łapałaś ty? Ten tego. Czemu, co, nie wiem co powiedzieć, mogę były czy coś? Ale czy przy własnej starej! Bo w tym momencie powiedział właśnie, że wiesz, nie wie mi matkę czy coś takiego. I to on ci tak wiesz, tak staje, czy przy własnej starej! I tam wyciągam takie dwa sztylciki jak... I tak staje po prostu na ciebie. A ja się na paladyna, tak. A ja się po prostu patrzę i z taką pogardą cieszę trochę. Cieszę się, że pracujemy ze sobą wystarczająco długo. I tak chowam, tak. Chowam te sztyleciki i tak, które dla was wyglądają po prostu jak takie nożyki, nie? Po prostu. Szczerze to chciałabym to zobaczyć. Chciałabym to zobaczyć. Ale nie teraz. No. I tak strosząc moje wąsiki, tak mówię, ktoś mi właśnie wytłumaczył i powtarzam te koordynaty, w którą stronę iść. Wskazał mi miejsce, gdzie jest to wielkie drzewo. O którym było wyjście, o którym ten mądry czytał. No dobra. A tutaj wieży nie sprawdzamy? Jak już tu jesteśmy? No co możemy znaleźć? Co robicie? No ty jako taumaturg to pewnie wiesz, no coś tam byś może znalazł dla siebie. A coś kojarzysz, czytałeś w tych księgach? Jak wysoka jest ta wieża? W metrach czy w piętrach? Szacunkowo. W metrach będzie około 60-70. To że ma dużo akrobatyki. Całkiem spora wieża. I nie mam pojęcia, co mogłoby w niej się znajdować. Nie, ale większość osób, o których słyszałeś, że tam wyruszyło, wracali albo bardzo pokiereszowani,
albo nigdy nie wracali. Staję tak pod tą wieżą. Tak. Ja też tak. Tak. Tak stukam lasków. No, wieża jak wieża, nie? Mm. No. Nie. Słyszałem ja parę historii, ale no, niewiele osób wracało. Całkiem wysoka. A byli naprawdę mądrymi czarodziejami. Gdyby tylko mieli jakiegoś dobrego łotrzyka, który by pewnie może pułapki jakieś tam rozbroił. Tak, że ze sobą, nie? Tylko pytanie, czy... Nie o pułapki może chodzić. Ach, może być, może być. Tylko pytanie, czy my tam chcemy coś znaleźć. No w sumie mamy chyba zlecenie na co innego. Ja znalazłam natchnienie tej nocy. A jest nim? Że... Natchnienie właśnie. Na co? Na piosenkę. O, to może zanudzić. Tak, jakbyście sobie spali smacznie na tych koniach, to ja pracowałam nad dziełem. To jaka to piosenka? Uracz nas! Kurczę, no wiecie, trochę się wstydzę, nie? Dobra, dobra. Naprawdę chcecie? Dobra, dobra, nie czaruj! Dawaj, dawaj. Może być to trochę crazy, ale to wiesz. To ja najpierw wyciągam moją szałamaję. Co to jest szałamaja? Widzicie, jak niziołek, czy ty masz adekwatną do swojego wzrostu? Czy ja mam normalną. O kurwa! Szałamaję. Nie zwracaliście do tej pory uwagi na pokrowiec większy od waszego niziołka, przytroczony do... Ty masz kucyka czy konia? Kucyka. Do kucyka. Zdejmuje z boku, otwiera tubę i wyciąga coś, co dla was wygląda jak taki długi flet. Ciemnobrązowy flet, który ledwo trzyma, wygląda jakby to była wielka tuba dla gabarytów niziołka. Gdzieś ty to trzymała? No, przy kocyku, no. Nie w dupie ci. To. No wiesz co? I najpierw wygrywam trochę melodii, a potem tak. Słyszycie wuwuzelę w sumie. Wyciągam flet. Dosłownie na tym momencie, w tym momencie usłyszeliście. Może się dołączę. O nie! Masz flet? Masz flet, flet poprzeczny? Mam flet. O Boże. Poprzedni wieczór mnie natchnął. I wy, moja droga drużyno. Kiedy wieczór nastał ciemny, wszyscy poszli chlać. Lecz co w krzakach kryło się, któż nam to powie? Landa w piasku skryła się, a Mark zmoczył zbroję. Wstyd, 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 dzielni wojowie. Ta umarł stopę, wsadził w ognisko, na szczęście do kałuży miał całkiem blisko. Wiecie, bo kałuża. Zrobił ją... Kałuża. Mark, bo się zsikał. Ha! 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 Mark, rzuć sobie na występy. Wow. 9. Razem 9. No. Też mam sobie rzucić? A rzuć, a rzuć. A masz kości adekwatne do wzrostu, no tak. Tak. Tak, ja już mówię, że sobie siedział. Oj, 17. A wrzuciła 8. Zauważyliście, jak Mark tylko tak co 20 dźwięk robił? Bardzo szukając jakiejkolwiek skali. Najwyraźniej wszelkie możliwe nauki, które pobierał jeszcze będąc u siebie w, powiedzmy, zakonie, czy będąc wśród swoich przyjaciół paladynów, no już troszkę zardzewiały, trochę bardziej niż jego oręż. Z kolei, jeżeli chodzi o występ waszej bartki, całkiem, całkiem. Po raz kolejny nie zawiodła was, jeśli chodzi o pieśń. Co robicie? Klaszczę moimi łapkami. Odkładam flet i też klaszczę. Jak wam się tekst podobał? Cudowny. Dziękuję, dziękuję. Kłaniam się. Cudowny. Przeszkadza mi ta szałamaja, gdyż tam się walnęłam o nią. Co? Przestałem słuchać po pierwszym słowie. Jeszcze raz? Było przepiękne. Zlał się w zbroję. Mógłbym to nawet zapisać w jakiejś księdze. Kiedyś. Oj tak. Jak zainteresuje się taką sztuką. Ja mam tutaj tekst, chcesz? A możesz sobie przepisać. To możesz nazwać tą księgę śmieszne powiedzonka dowcipy. Baju. Nie, nazwę to... Śmiechu warte. Pieśni Kordeli. Na cześć... Kordeli pewnie. Kordelasy Kordeli. O, coś takiego.
Na co? Dla bandy! Kordelasy! To jeszcze porozmawiamy. To ustalenie się. Gdzie się kierujecie? Właśnie. Drzewo. Też jestem za drzewem. Ruszacie w stronę, którą wskazała wam Landa, którą wcześniej wskazał najprawdopodobniej ktoś z czterech szmuglerów planujących napad. Idziecie przed siebie. Robicie adekwatne 200 metrów pieszo na wprost. Skręcacie zgodnie z wytycznymi. Po czym wszyscy nagle słyszycie bardzo głośne dochodzące z jednej strony. To ja chciałbym zobaczyć, czy wokół mnie są jakieś rozwidlone gałązki. Czy mógłbym znaleźć? To znaczy takie zwykłe gałązki, które robią Y? Tak. Tak. No to co, będziesz wody szukał? No zobaczycie zaraz. Ja sięgam do torby i rzucam na siebie zbroję maga. Hmm? Magiczna ochrona. No, a ja widzicie, jak taka poświata pojawiła się w miejscu wcześniej szat, obecnie symulująca, a raczej przedstawiająca zbroję nieco cięższą, niż byście się spodziewali po magu. O, szajnie! Ja po prostu schowałem to. Hmm? Będę chciał to wykorzystać później. Papi? Czy robicie coś jeszcze? No. Chcę w tą stronę, co słyszeliśmy, zerknąć coś. A, to też jeszcze... Spojrzeć. Chcę wytężyć te swoje uszka i właśnie zobaczyć, czy rozpoznaję ten dźwięk. Mhm. To u ciebie będzie na pewno survival, no. Rzut. 16. Zbliżają się ślimaki. Miałam rację. Ślimaki, że niebezpieczne. Ślimaki! Ślimaki! Ale jakie duże ślimaki? Coś nam zagraża, czy to są? Zaczynacie słyszeć, jak łamią się gałęzie. Fantastycznie. Z jednej strony. Czy jest cis obok? Co? Czy mogę znaleźć cis obok? Cheese? Nie. Wiadomo, ile ich jest? Nie. To w takim razie wyciągam tarczę, miecz i czekam na razie. Słuchajcie. Nie idziemy dalej? No to czy chcemy spokojnie. Zobaczyć. Jak wygląda to? Czy są tam jakieś krzaki albo jakieś zalesienia i tak dalej? Nie szliście nawet ścieżką, zgodnie z tym, co mówili. No. Przechodziliście przy przerzedzeniach, omijając jakieś takie większe skupiska, zarówno jeśli chodzi o krzaki, zarówno jeśli chodzi o wyższe drzewa. Jednak trafiliście w końcu na miejsce, gdzie nakazano wam zakręcić i gdzieś z głębi lasu, Trollbark, usłyszeliście właśnie te dźwięki. Dookoła, jasne, jak to w lesie, pełno krzaków, pełno drzew. Żeby się skutecznie skryć, myślę, że osoby w miarę niskie jeszcze będą w stanie. Co się tyczy paladyna albo kolesia z rogami, niezbyt. Ja od razu, jak słyszę, że coś może być zagrażającego, to się chowam za paladyna. Mhm. A ja się tak przyklejam do niego. A ja słysząc to, chciałabym zaciągnąć kaptur swojej szaty na i tak mój mały ryjek i rzucić na siebie ukrycie. Mhm. Jasne. Na godzinę. I po prostu robi się takim jakby cieniem, który chowa się przy krzakach. Dokładnie tak? Co robi Mak? Tak, to. Ja klepię, bo konie zostały, czy konie idą z nami? No, pytanie, co z nimi zrobiliście? No ja klepię go w dupę, żeby sobie gdzieś tam odbiegł nawet, bo konia nie ukryje. A tak samo. Używam kroku przez mgłę i teleportuję się w jakieś gęste drzewo. Widzicie, jak powoli wzdłuż, albo raczej na całej szerokości pomiędzy krzakami zaczyna roztaczać się mgła. Po czym mag znika. Nie ma go. Okay. Widzicie, jak z pomiędzy drzew, z przełamanych gałęzi, z uginających się wątłych elementów właśnie tych drzewek, wyczołgują się, wyślizgują się bez większego problemu trzy gigantyczne 2,5-metrowe ślimaki. Fantastycznie. Zauważają cię bez problemu. Ja też zauważam bez problemu. Taką mam nadzieję. Potrzebujemy miejsca. O bogowie, walka! Bogowie, walka! Tu mają ślimaki. Potrzebuję dla was jakichś znaczników, to może obok siebie.
Czerwony to byłby Kamil, no bo... Mhm. Bo tiefling jesteś, masz czerwoną skórę. To chcę mieć czachę. Ja chcę mieć czachę. To ja będę przejrzysty, a ty będziesz różowy. Ustawcie się gdzieś tam na początku drogi. Tu, ja jestem w krzaku. Ja jestem zaraz za paladynem. No to byśmy gdzieś się tutaj ustawili, co nie? Także jestem tu albo tu. No, w takim razie... Czy to jest na tyle duża skała, że ja mogę przez nią szczać? Przez nią? Nie, absolutnie nie. Czyli musiałaby tu podejść. Dokładnie. Dobra. Proszę was o rzut na inicjatywę. Jaka inicjatywa? Wariacie. 20. Co? Mhm. Wow. 16 plus 4. 12. 8. 5. Rzuć jeszcze raz. 4. Wow, lepiej. Znaczy to pragnienie nie ma czegoś takiego jak naturalna jedynka, ale mam 4. Chociaż w sumie może dobrze, żeby do ostatniej. Co robi Bartka? To ja tak zza paladyna. O Boże. Tak, że no w sumie nie wiedzą, że ja tam jestem, bo się ukryłam. Będą pewnie myślały, że to paladyn. Dzięki. I krzyczę. Po co mi prowokacja skradła ciebie? Krzyczę. Ale z was spruchniało o paskudne pruchwiaki. Fuj. Dobrze, na co mam rzucić? Nie, aha, nie musicie rozumieć, okej. Okay. Mhm. Na mądrość obronny, 14. O Jezu. Obrażenia. Ile to jest jedna kratka, metrów jeden? Nie, jedna kratka to chyba 5 stóp? Tak, 5 stóp. Ale wiesz co, 5 stóp to jest... 7. 7? Którego wyzywałaś? Myślę, że tego pierwszego. Dobrze, tutaj. To ja sobie go oznaczę w ten sposób. Wow. Dosłownie widzicie w tym momencie, jak ślimak zatrzymał się, złożył się tak do góry. Ojej. I schował się w sobie. Ojej. On się schował w sobie. Ale mu na psychikę wjechała. Raz, dwa. O. Zaznaczmy go jeszcze. Weź tym może sztyletem. Dobra. Dobra. I atakuje paladyna. A czy jeżeli on nie wchodzi w... A nie, jakby wychodził z mojej strefy, to jest wychodzi. Atak okazjonalny. Na razie cię atakuje. Dobra. Ile masz klasy pancerza? 18. Mhm. Trafia. Wow. Nice. Dobrze, mam dużo leczenia. Otrzymujesz w takim razie 6 obrażeń plus 4 kwasowe. Dobra. Mam 6 ciętych, 4 kwasowe. Kwasowe wchodzą mi od następnej tury. Nie, nie. Od razu. Kwasowe. To nie jest tak, że trzymają się ciebie. Aha, dobra. Po prostu przez jego śluz. Zobaczyliście, jak przeciągnął się tuż po tym, jak został obelżywie potraktowany. I zwalił się tak na paladyna swoim prawie że całym cielskiem, nie tylko przecinając w jakiś sposób wystające fragmenty jego ciała, ale dodatkowo jeszcze oblepiając go swoim glutem. Kolejny z nich. Atakuje paladyna. Jaki biedny paladyn. Dziękuję. No to zawsze się nie schował, no to... Rozpędził się, na ile ślimacze ciało było w stanie się rozpędzić, ale nie wziął poprawki na to, że jednak jest rozpędzony jak na swoje ślimacze ciało. Niestety, ale nie trafił. Przynajmniej niestety dla mnie. Co robi nasz mak? 4,5 metra, nie, to jest za daleko. Dobra, to w takim razie używam promienia mrozu. Mhm. Promienia mrozu, czy... Nie, no chcę tej kuli ognia. Dzięki. Kula ognia. I na nich, tak? Dude. Tutaj. Mhm. Prosto na paladyna. Tak, paladyna i koleżanka. Mhm. I że. Tutaj mam nadzieję, że używasz tego. Nie, nie, prosto nie, na paladyna. Na ciebie. Co? Tak. Kulą ognia. Tak. We mnie. Tak. Dziękuję. 6 metrów. I nie tylko, bo to jeszcze trafi prawdopodobnie w... Łotrzycze. Tak. Łotrzycze. Trafię wszystkich. Mhm. Yeah. 8k6 obrażeń. Mhm. Co?
co? Oczywiście, pokazuje kulę ognia. Jedną ręką. Jedną ręką, drugą ręką. Składam, formuje się kula. Okej, płomień, płomień miły, oby wszystkie ślimaki się usmażyły. Dawaj. Obrażenia, czy ja mam rzucać jakiś test? Rzut obrony na zręczność. No i właśnie. No super. Okay. Dobra. Jaki jest cel? Ile muszę wyrzucić? 15. 15? U mnie jest 15. Dobra. Ja też muszę 15 wyrzucić. Wszyscy musimy, tak? Mhm. Na razie, jeśli chodzi o ślimaki... Natural 20. Mhm. Why? Jeszcze odbija. Nie? 11. 19. Będziesz mi sumował ktoś? Mhm. 8×6? Jasne. 6, 6, 3, 1, 6, 2, 1, 4. Dobra. 29. I to jest, jeżeli komuś nie wszedł rzut. Mhm. Na szczęście. Ale nam chyba to wszystkim weszło. Nie. W sensie, nie. Jeżeli wam wchodzi, to połowa obrażeń. Aha. Ale mam taką umiejętność. Teraz. Mam taką umiejętność, aha, że wybieram waszą trójkę jako osoby, którym automatycznie wchodzi i nie otrzymują żadnych obrażeń od mojej mamy. Widzicie, jak widzicie, jak ustawił dłonie do kuli ognia, którą widzieliście wcześniej dość kuriozalnie użytą do podpalenia ogniska. W tym momencie spada idealnie na sam środek miejsca, gdzie był paladyn. Zaraz za nim kryła się Bartka Niziołka. Kula ognia wybucha, rozchodząc się. I ten ogień przede wszystkim trawi naszego pierwszego zaznaczonego. Całkiem? Całkowicie. Widzicie, jak skręca się, jak jego śluz zaczyna wysychać, a chwilę później parować. Upada na bok, jeszcze się zwijając. Pozostali... A drugi żyje. Pozostały, tak, żyje. Utrzymuje się, no natomiast wszystko, co miał na sobie, jest zwęglone do granic możliwości. Jeżeli widzielibyście kiedykolwiek ślimaka, który za długo siedział na słońcu, ten poszedł na solarium na co najmniej 3 dni i tam właśnie utknął. Trzeci z nich dalej czuje się świetnie. Ogień, który potencjalnie miałby was w jakiś sposób pochłonąć albo poparzyć, przeszedł po was. Po prostu rozszedł się, chował się czy to w zagłębieniach pancerza, czy gdzieś zniknął przy waszych szczurzych ogonkach. Właśnie, tak sprawdzam, czy wąsiki mam całe, tak macam się i tak sprawdzam, czy futerko mi się nie przekopciło. Absolutnie tak. Co robisz? Trupu zostawiamy na mapie? Możesz zdjąć. Aha. Chciałabym, z racji tego, że jestem ukryta, chciałabym wykorzystać sneak attack na tym... Pewnie. Na tym gościu, wykorzystując moją kuszę. Ponieważ jest to broń dystansowa i chcę do niego strzelić. Śmiało. 16 i 19. Obrażenia. 3×6. 5, 5, 4. Jak go wykańczasz? Co celowałaś? Patrząc, co się stało, jaki jest przykopcony, chciałabym mu z mojej kuszy, która jest dostosowana do mojego rozmiaru, ale bełty są nienaturalnie duże, więc one przy mnie wyglądają naprawdę śmiesznie. Chciałabym tak się naciągnąć mocno i zrobić takie: tak, to cię teraz przybiegę. I strzelam mu prosto w jedno z tych jego czułek na oczy, tak że po prostu naprawdę bardzo mocno go zabolało. Usłyszeliście tylko, jak z krzaków bardzo cichutkie naciągnięta kusza i strzał. A potem wbijające się w obślizgły, choć zwęglony fragment, który można by uznać za głowę tego ślimaka, wbija się idealnie w sam środek. Ślimak jeszcze tak chwilę zawirował na swoim cielsku, po czym upadł na bok. Ostatni z nich. O, już się bałem, że muszę podbiec. Uf. Dobrze, że on do mnie przyjdzie. Wow. Atakuje paladyna. Proszę bardzo. Ile masz armor klasy? 18, 18. Doskonale. Wspaniale. Zwłaszcza dla mnie. Krytol? Widzicie to samo. Ślimak prześlizgnął się
minął w tym momencie ciała swoich powalonych kompanów. Może rodziny ciężko zrozumieć, ślimaki mają bardzo dziwne konotacje. W którymś momencie pojawił się tuż obok paladyna, nie żeby to było niespodziewane, ponieważ ma parę metrów, ale zrobił to samo, próbując się bokiem uwalić na nim, jednocześnie na swoich, można by to nazwać nawet małych takich pancerzykach, fragmentach, które zacinają i wcześniej zacięły ciebie, ponownie zacina cię. I tracisz w tym momencie, tracisz 8 punktów, jeśli chodzi o obrażenia cięte, oraz ponownie 4, jeśli chodzi o kwasowe. O, czyli mam 27. Uwalił się na ciebie, poczułeś znowu ten sam nieprzyjemny śluz, który otulił całe twoje paladynie ciało. Fantastycznie. Fantastycznie. Tego mi brakowało. A co robi paladyn? Dobra, paladyn się nie będzie pierdzielił. Wykorzystuję jako akcję dodatkową moje piętnujące ugodzenie. Mhm. Czyli przy następnym trafieniu moja broń rozbłyska światłem gwiazd i zadaje dodatkowo 2k6 obrażeń od światłości. Jasne. Czyli podnoszę miecz. Mhm. Tyrze. Daj mi swoją siłę. I wtedy biorę i atakuję. No w sumie będę atakował dwa razy. Mhm. Jako dwie po prostu akcje, co nie? Pewnie. 16 plus 7 to jest 23. Obrażenia. I się zaczyna. Nie będę się pierdzielił. 5 plus 4 jest 9, plus 4 jest 13, plus 1 jest 14. Mhm. To jest mój pierwszy atak. Teraz mój drugi atak to jest 20. Mhm. No, trafia naturalne? Nie. Okej. Okay. Nie naturalne. I teraz mam 2 plus 4 to jest 6. Podniosłeś tarczę, wyciągnąłeś miecz i zacząłeś ciąć po korpusie, po czymś, co przypomina gardło albo miejsce, gdzie powinna się głowa zaczynać, ewentualnie kończyć, patrząc od góry. Tniesz, ten śluz zaczyna walać się na prawo i na lewo. Widać po ślimaku, że oberwał bardzo mocno, ale okay. Dalej, no właśnie, stoi? Leży? Co robi Bartka? Ja już teraz taka pewna siebie, chciałabym troszkę się wychylić zza paladyna. Wyczekaj, co? Kill skill tradycyjnie. Wchodzisz w zasięg i zostajesz jakby spętana walką, więc disengage i tak dalej. Chciałabym użyć swojego sztyletu i go tak ciągnąć. Zobaczmy, czy trafisz. 20 naturalne plus 6. 26. Okej, okay. Rzucaj dwa razy na obrażenie. Dwa razy czy po prostu dwa razy na całe obrażenie. Zróbmy to by the book. 4. 4 plus 4. Dwie jedynki. I 8. Do obrażeń masz plusy? Mam 1d4 plus 3 z Dagera. Okej. Do obrażeń czy do trafienia? To jest do obrażeń. Do trafienia mam plus 6. Tak samo jak ja mam 1d8 plus 4. Jak go zabijasz? To było oczywiste, zawsze tak samo. Ja właśnie po prostu nie patrzę nawet gdzie, tylko nawet na początku nie patrzyłam za bardzo na te ślimaki, tylko zobaczyłam, że no trochę tam oberwał coś, został jeden, więc się poczułam pewnie. Wychyliłam się i tak nawet ledwo patrząc w ogóle co robię, tylko tak. Paladyn stoi i tnie tym mieczem, odbija ataki czułkami, tutaj blokuje te fragmenty, które mogłyby poranić, tutaj tnie. Spogląda na sekundę na dół i widzi niziołka, który... I w którymś momencie jedno mocne pchnięcie sprawia, że ślimak po prostu opada na bok z hukiem. Słyszycie tylko jak unosi się odrobina pyłu z traktu, na którym właśnie byliście. Ślimaki padły. Jeszcze tak wycieram ten sztylet. Widzisz, uratowałam cię. To ja
troszkę oberwałem, to pierwsze co chciałbym zrobić, to tak, tak bardzo w stylu paladyna. Klękam na jedno kolano, wbijam miecz i zaczynam się modlić i chciałbym wykorzystać Lay of Hands i wykorzystać całą pulę, którą mogę wykorzystać, żeby się uleczyć. Bardzo mi się spodobało moment, w którym powiedziałeś, zostało mi 27 HP, bo dokładnie tyle mają ślimaki. Tak, no jakby macie coś wspólnego. Widzicie, jak paladyn przyklęknął, wbił miecz, tarcza dalej znajduje się na jego ręce. Widać, że coś ma mrocze pod nosem. Jakby jego ciało odrobinę przyozdobiły takie drobinki światła. Po chwili rany zaczynają się zasklepiać. Waszych uszu dobiega dźwięk kolejnych łamanych gałązek. Nie. Ja jestem dalej na drzewie. Nie wiem, jak zejść. Ja zrobię to samo, co ten, czyli tak do krzaka. Wszyscy chowacie się w krzaka. Tak, samo. Cała drużyna schowała się w krzakach i zauważacie dwójkę humanoidów, bardzo wysocy, jakieś około 2 metry, 2 metry i pół, łyse głowy, mężczyzna i kobieta, przyozdobieni tatuażami w bardzo zdobnych, ale bardzo lekkich szatach, podparci o bardzo grube kije, można by nawet powiedzieć laski, wychodzą z lasu, czy rozglądają się za wami, tak? Wyglądają, ja się znam na tym, wyglądają mi na czarodziei? Z tymi laskami? Patrząc po ubraniach, wyglądają ci na druidów. A czy mogą być silniejsi ode mnie? Chcę pomóc latu rzepacze, autentycznie. Dobra, investigation. 17. 17. Ile masz siły? 18. Raczej słabsi. Dobrze. Podoba mi się to. My się tak kitramy tam. Wychodzą, spoglądają w waszą stronę, bo widzieli, jak się chowaliście i... Bohaterowie. O, patrzcie, to nie ślimaki. Pomóżcie mi zejść. Nie ma problemu. Uderzył w tym momencie swoją laską i drzewo uchyliło się do dołu. Całe, grube, wielkie drzewo, pozwalając ci zejść jak po schodkach po dodatkowych gałęziach. Schodzę z drzewa? Rozumiem, że przybyliście tu do lasu. W jakim celu? Niech nikt nie powie nic głupiego, takim szepcze. Podziwiać artefakty. Tak. Chciałbym poznać samego siebie. Tak, jeszcze cały czas będę ten po prostu tak tupiał obok niego, próbując moją nóżką nadepnąć na jego buta, żeby się zamknął. Święte zwoje. Nic nie mówię, ale... Piękna natura. I święte zwoje to jest coś, co my poszukujemy. Ale napadły na nas ślimaki i... No właśnie, to właśnie sprawka. Przejść bez szwanku? Gdzie przejść? Skąd przejść? Bitwę. No troszkę mnie poharatały, ale światłość mnie dogodziła. Uzdrowiła, przepraszam. Nie widzimy żadnych ran. Bo światłość mnie uzdrowiła. To paladyn. Oh. Którego boga? I wystawiam tak tarczę. O nie! Widać symbol. O, o. Sprawiedliwość to moje drugie imię. Synowie Tyra są mile widziani w naszej wiosce. I skinam. Zapraszamy na pożywną strawę, odpoczynek i gościnę. Odkładam tarczę. Mimo tego, że lasy pełne są zwierząt, które powinny pozostać żywe, te ślimaki naprzykrzały się nam od dłuższego czasu. Od kiedy nasz przywódca Benard zniknął, wyruszył na misję. Nie ma kto panować nad tymi lasami. Benard. Zapraszamy do naszego otuliska. I prowadzą was. Też chciałem tylko do tych ślimaków zaglądać, czy mają jakieś tam składniki magiczne. Śluz. Czy mają pióra? To się zebrałem. Jasne. Przejrzałeś tylko, zebrałeś trochę śluzu do fiolek, spróbowałeś zdrapać trochę tych łusek. Sobie takie... A czy idąc po drodze widzę drzewa cisowe, albo cokolwiek takiego? Co ci z tym cisem? Co ciśniesz? Idziecie przez kolejne chaszcze. Wydawałoby się, że kompletnie nie ma tam żadnej ścieżki. Prowadzą was tylko te dwa goliaty, omijając raz w prawo, raz w lewo niewielki skalniaczek, na którym właśnie mech
porasta, patrzą w jego stronę i kiwają głowami. Idą kawałek dalej, jakieś dziwne drzewo z fantazyjnymi fioletowymi liśćmi wyrasta, kręcąc się wokół samego siebie, również skinęli głową. Ty, rozproszony pięknem natury, którego nie widziałeś prawdopodobnie nigdy, uderzyłeś z całym impetem w jedną z gałęzi, aż zadzwoniło ci w uszach. Wtem waszym oczom ukazuje się zza magicznej bariery, którą właśnie przekraczacie. Zupełnie jakby chcieli ukryć to miejsce. Gigantyczne drzewo. Nie widzieliście nigdy świątyni tak dużej. Nie widzieliście nigdy budynku o takiej szerokości, jednak jest to drzewo pnące się na dziesiątki metrów w górę. Gdzieniegdzie wydrążone okna, wejście po zdobnych schodach plecionych właśnie przez korzenie. Dookoła masa mniejszych i większych chatek z uklepanymi dachami. Najwyraźniej nie są to osoby, które przywiązują większą wagę do tego, z czego budują. Ma to być praktyczne. Biegają pomiędzy wami małe elfy, półelfy na wasze, zwłaszcza twoje przeszkolone oczy. Biegają ludzie. I w większości przypadków są to goliaci. Wysocy w plecionych włosach, łysi w długich warkoczach, ale zazwyczaj potężni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, o dość pokaźnej muskulaturze, przemierzają uliczki tego miasteczka. Wskazują wam ci, którzy prowadzili was, wasi przewodnicy, wskazują wejście do gigantycznego drzewa, gdzie rzućcie sobie na spostrzegawczość investigation. 14. 22. 7 plus 2. 9. 14. Bez problemu dostrzegasz, że dopiero od pewnego momentu przy samej górze brakuje wyżłobień na okna, które normalnie były w rzędach. A na pewno coś tam jest. Z twojej perspektywy ktoś nie chce, żeby ktoś się tam dostał. A czy jest ten cisk na dole gdzieś? Nie. Jest bardzo solidny odcisk takiego sęka na środku. A, okej, dobra. Stajecie przed drzwiami. Wchodzicie powoli po schodach z uplecionych... Otwarte drzwi. Uplecionych korzeni. Otwierają drzwi wysokie na co najmniej 3,5 metra, tak żeby bez problemu weszli. Wkomponowane w korę drzewa. Otwierają się i widzicie w środku okrągłe pomieszczenie, wyłożone drewnem, gdzieniegdzie z pomiędzy belek, które zostały tam ustawione, wydobywają się jakieś niewielkie roślinki, wszystko jakby natura dalej działała w harmonii z tym miejscem. Porozkładane są stoły, poukładane są miejsca, które mogłyby przypominać kuchnię albo nawet taki... powiedzmy aneks kuchenny, gdzie w tym momencie pracuje grupka elfów, zawijając coś, co wygląda jak kawałki mięsa w liście sałaty. Schody kręte do góry. Dobra. Bracia i siostry, bohaterowie, którzy pozbyli się naszego ostatniego zmartwienia. Ja się tak... Tak wygładzam sobie te... Tylko... A ja tak bardziej, tak po żołnierzku, tak. Jeszcze sobie włosy poprawiam, bo może ktoś ładny będzie. Język Giant, czyli olbrzymi? Olbrzymów. Olbrzymów to jest ten... Oni zazwyczaj mówią we wspólnym. Okej. Większość osób przerwała swoje zajęcia, skinęła w waszą stronę, wskazując w stronę stołów, zastawianych w tym momencie najróżniejszymi posiłkami. Przepraszam bardzo, ale ja chciałbym udać się do toalety. Gdzie tu znajdę? Wystarczy wyjść na zewnątrz i tam tuż obok jest taki wychodek. Idę w tamtą stronę. No to szybko, szybko, bo zbroję zapaskujesz. Tak. Byle nie za blisko Norszanta. Z szacunku. Idę w tamtą stronę. Co wy robicie? O, ja patrzę, jakie jest jedzenie dobre. Ja siadam. I też odkiwuje głową.
Widzicie, jak ta dwójka zasiada przy stole, wy również usiedliście. Po chwili na długim, długim blacie pojawiają się kolejno sałaty, mające w sobie pełno niewielkich pomidorków. Znajdują się tam również jagody z ziemniaków do jedzenia, przygotowane w dość wykwintny sposób. Pieczone ziemniaki, kilka mis o wiele głębszych, z dużą chochlą wystającą ze środka drewnianą. Pływa tam coś, co wygląda na gulasz, ewentualnie bagno, w którym znajdują się kawałki mięsa. Bardzo dużo wyboru. Wywąchać ten gulasz? Pachnie cudownie. Biorę miskę i za pomocą magicznej dłoni sobie nakładam. W sensie właśnie tak? Pojawia się, no jest chochla. Pojawia się dłoń, która chwyta za wazówkę i zaczyna nalewać. To im też nałożę. Pozostałym. Wszyscy nalaliście. Jeden z tych Goliatów spojrzał. Jemu też nalewasz? A tak spojrzał, jak żeby mu też tak, tak, tak. To też. Nalałeś? Dziękuję. Smacznego. Co was sprowadza w te rejony? Tymczasem ty. Ja nie wiem, tą zupę, jak coś. Wychodzisz przed wielkie drzewo. Jak ci powiedziano z elfickiego, wielkie drzewo. Fantastycznie. Wychodzisz, znajdujesz latrynę. Niewielki, może pół metra na pół metra sklejony pseudobudyneczek. Dobrze. Z wycięciem na środku w kształcie czterech niewielkich kwadratów otwierasz no to, czego się spodziewałeś. Jest miejsce, żeby usiąść. Super. I jest miejsce, żeby zrzucić ładunek. Fantastycznie. Zapach? Kompost. Nie spodziewałem się niczego innego. Wyciągam ten mój patyk wcześniej. Już jestem ciekawy teraz. Jezus Maria, nie! Elaboruj. I teraz chciałbym wykorzystać czar odnalezienie obiektu. Mam trzy składniki do tego. Rozwidloną gałązkę. Tak. Do tego jeszcze muszę pokazać i powiedzieć, co chciałbym zrobić. I chciałbym zastosować taką część tego odnalezienia, ten obiekt, bo jest dosyć specyficzny. Tu jest napisane, że przy pomocy tego zaklęcia mogę odnaleźć konkretne, znany ci obiekt, ale widziałeś go przynajmniej raz w odległości do 9 metrów. W innym wariancie czaru możesz odszukać najbliższy obiekt określonego rodzaju, na przykład określoną część garderoby. Ja pamiętając, że to była maska. Pięknie, tak. I chciałbym za pomocą tego, rozumiem, to chyba jest na takiej zasadzie, że ten kijek wskaże mi przybliżone miejsce, gdzie jest tam, gdzie jest maska po prostu. Bo nie mogę powiedzieć, jaka konkretnie, tylko po prostu maska. Skupiasz się. Drewniane. Miejsce idealne jak na to. A się śmiali. Przysiadłeś sobie. Wyciągnąłeś patyczek. Zacząłeś się modlić. Coś puka do drzwi. Tyle. Drzwi otwierają się z hukiem. Widzisz blask, ale taki przeszywający, jakiego nie widziałeś nigdy wcześniej. Mężczyzna o potężnym torsie, przepasany długiej siwej brodzie. Rozpoznajesz w nim Tyra, który podpiera się w tym momencie swoim kijem, spogląda, czego szukasz, synu.